Cześć, ja jestem Anjon i właśnie zacząłem otwieranie Ancient Shardów, żeby zdobyć punkty dla naszej nowej fuzji. Mamy podwójne szanse na epiki i legendy z Ancient Shardów i widzicie tutaj moją pierwszą dyszkę. Shardów mam do otwarcia nieco ponad 70. Jestem daleko od Mercy, także na legendy raczej nie liczę. Natomiast już ta moja pierwsza dyszka, którą otworzyłem zanim włączyłem nagrywanie, przyniosła mi bardzo fajnego epika, który na pewno dostanie u mnie plus jeden. Geomancerów mam zbudowanych dwóch, także każdą ilość ich przyjmę, a jest to bardzo zacny epik. Zobaczmy, co będzie kryło się w kolejnej dziesiątce. Oprócz podwójnych szans, mamy jeszcze 10x na Wallmastera, bardzo dobrego czempiona na Hydrę. Ale czy jakakolwiek legenda tutaj wpadnie, tego nie wiem. Tutaj mamy dwa epiki. Jest to całkiem sporo punktów. Nagrody w Champion Chase, nawet powyżej rarki, która jest do fuzji, są całkiem fajne. Więc będę się zastanawiał, czy nie otworzyć jeszcze jakichś więcej szardów. No, ale takiej dziesiątki jak tutaj raczej nie chcę oglądać. Same niebieskie. Lecimy dalej z kolejną dyszką. Chociaż epików mogłoby troszeczkę tutaj wpaść. Ale na razie się na to nie zanosi. Jest Fang Cleric, Uratował i Snorting Tag. I zobaczmy kolejną dziesiątkę. Nie obraziłbym się jakby wpadła jakaś legenda, ale tak jak mówię raczej szanse są na to niewielkie. Teshada, wala. Być może posłużą mi jako Faction Guardiani, a wymienię jakichś innych championów, których będę mógł empowerować. Takich, których warto empowerować. I zobaczmy kolejną dziesiątkę. Powoli kończą się szardy. Być może będę musiał punkty zdobyć w innych miejscach. Albo dokupić za dżemy jeszcze 10 szardów. Teraz tylko jeden epic. Nie jest to dobry znak. Zdaje się, że to ostatnie dziesiątka. Sprawdźmy. Potem będzie jeszcze kilka pojedynczych. Umetogi. No, nie, nie za bogato. Tylko jeden epik. No cóż, sprawdźmy te cztery pojedyncze, jakie tu jeszcze zostały. A potem zastanowię się, co zrobić dalej. Sprawdzę ile punktów. Z pojedynczych szardów jeszcze chyba nic fajnego nie wylosowałem albo już nie pamiętam. Chociaż Prozen Bunch jako rerka była bardzo dobra. Zobaczmy ostatnie dwa i rer i jeszcze jeden. Ostatni niebieski i również rerka. Sprawdźmy teraz, jak wyglądają punkty w Champion Chase. Champion Chase i zdobyłem rarkę, także jest bardzo fajnie. Nie dużo brakuje do książki, także zastanowię się teraz, co zrobić. Do legendarnej książki brakuje mi nieco ponad 400 punktów, a to jest. No, albo dwa epiki, albo jeden epic Void plus trochę zielonych szardów. W związku z tym myślę, że mogę otworzyć również mojego, mojego championa, którego mam za fragmenty Skirt City. Jest tu szansa na mityka, może, ale to tylko 2,5%. Najpewniej będzie to zwykły epic, ale sprawdźmy to. Zobaczymy, co tu się pyta. I mamy Night Eranta. Czyli będę potrzebował jeszcze jakichś 200 punktów, które myślę, że zdobędę z zielonych szardów. Także moje otwieranie dzisiaj przebiegło bez niespodzianek. Mam kilka dobrych epików, przygotuję ich do empowerowania. Myślę, że zrobię niedługo film, w którym pokażę, jakich epickich czempionów ja będę empowerował. A jeśli wy otwieraliście dzisiaj szardy, mam nadzieję, że poszło wam lepiej niż mnie. Podzielcie się w komentarzach, kogo wylosowaliście. A z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, cześć!